Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play PlayStation Move Heroes na PlayStation 3, rzecz jasna, a więc góra, dół, góra, dół, góra, dół. Dobra. A i dziś będziemy dalej przechodzić Haven City. Sobie musiałem trochę ten mikrofon poprawić, na serio. Nagrywanie tego to jest najcięższa seria ever. Więc tak, mamy tutaj w sektorze przemysłowym jakieś targowisko, ale co najpierw? Tu mamy, o, tu jest rzucanie dyskami, więc tu jest spoko. Lubię rzucanie dyskami. Oczywiście bierzemy Daxtera. Bez zbędnego chrzanienia. No lecimy z tym, no. Co tu dużo gadać? Wszyscy wiecie, co to za seria, co tu się dzieje. No ja tylko muszę tu grać i jakoś was zająć. Jak mówiłem, gramy Daxterem. Na tej scenie szykuje się wielka gala. Twoi no i dobła. Zaraz rozpocznie. Trzeba tu trafić dyskiem. We wszystko. Trzeba uratować kibiców. Ten Daxter mnie rozwala tutaj po prostu. Dobra, no to. Oś. No i musimy to zdobyć. Znaczy zdobyć. No, come on! Damn it. Jeszcze 9 klatek. Spoko, spoko. Kici w oko, co? O, nic nie słyszeliście. Spoko, spoko. Kici w oko. Dobra. Nie wiem, gdzie są kibi. O, tu jest jeden. O, nawet dwóch. Sterowanie tym jest okropne. Wzór dla wszystkich. No świetnie. Wyczerpuje się bateria Lili. No cóż, jak przestanie mi działać, to jest taka trochę dupa, bym powiedział. Nie powiedziałbym, że to będzie jakieś fajne. Come on. Yes. No, w najgorszym wypadku po prostu podłączę przedłużacz i będzie git. To jest właśnie jedna rzecz, jakich nie lubię w kontrolerach bezprzewodowych. Wyczerpują się. Dobra. Ja lecę za wysoko. Jest reszta. Tu jest jeden. Jest. Jeszcze trzy klatki. No jeszcze trzy klatki, ale gdzie one są? Troszeczkę bym potrzebował pomocy. Tu jest jedna. No i jeszcze dwie. Gdzie są te dwie? O! Gotta go fast, ale nie aż tak szybko. Dobra. Gdzie są te dwie klateczki? Klateczki, chodźcie do mnie. Tu jest czas. Przyda się. Nie powiem, że nie. Ale mnie bardziej interesuje lokalizacja klatek niż jakiś czas. Tu jest ogień. Zakładam, że może tam gdzieś. No. Może tu gdzieś. Nope. Zdecydowanie nie wiem, gdzie one są. Przyznam się wam, bez nie wiem, bez bicia. O. Tu może? Nie, damn it! Się. Dobra. Świeży start. Zawsze jest dobry. Nie mam nawet co wychodzić tam. Nie ma jakiejś tutaj rzeczy takiej międzywymiarowej. Portalu, właśnie portal. Międzywymiarowy. Znaczy portal międzywymiarowy. No. Nie międzywymiarowy, tylko normalny portal. Znaczy, nie wiem jak portal mógłby być normalny, ale dobra, nieważne.
Nic nie ma. Zobaczmy, nigdzie nic nie ma. Tam coś jest. Nie, to tylko Skybox, ale coś tu jest. Hello. Okej. Okay. Może tu gdzieś będzie w takim razie. No może nie. Ale... No, gdzieś tu musi być. Jest pewne. Okej. Okay. I got this. Zbieram sobie trochę tego czasu, bo mi go brakuje. Tak troszeczkę, a ten jeden został. Przypomina mi się w sumie... Nie wiem, co mi się przypomina, ale coś mi się przypomina. O! Nie, damn it. To jest jakiś motorek Jacka, co nie? Się zdaje. A tak, to robiło, dobra. Zapomniałem kompletnie. Goddamn. Myślałem, że to jest takie, wiecie, że jeden będzie cały czas. Chyba tego nie znajdę, wiecie co? Wiecie co? Chyba tego nie znajdę. Damn. To już się trochę trudniejsze robi. Jak już nie mogę znajdować nawet. Ha. Ale jeszcze spróbuję, jeszcze nie jest... Nic straconego, mam cały czas 30 sekund. Ponad nawet w tym wypadku. A, gdzie mnie jeszcze nie było? Się dziwię, że nic przy pomniku Daxtera nie ma. Tak. Wo-wo. Nie jest nic fajnego. Gdzie jest ten ostatni? Wow. Tam jest! Gargo Fest! Jakim cudem go tam nie widziałem w ogóle? Dobra, złoty medal! Cały czas złoty medal! Cały czas! Byle do przodu, dobra. Więc mamy ten złoty medal, nie znaleźliśmy kuli prekursorów. Co tam? Szanić to. Dobra, ale co dalej? Mamy targowisko i tu mamy... bat. Nie był bitch, tylko bat. I tak powiedziałem bitch. God damn it. Więc gramy oczywiście teraz Jackiem. To jest dla dużych postaci. Wiem, że w multiplayerze są jakieś w ogóle kombosy. Bo można grać dwoma postaciami na raz, że w sensie na przykład ja gram Jackiem, a ktoś na przykład gra Daxterem. Nie wiem, nigdy nie grałem w tą grę na multiplayerze, bo nikt nie ma mowa. I po prostu no jakoś się tak dużo. Ale no serio ludzie, mów jest taki niepopularny, a raczej był. That's new. Mów był taki niepopularny za czasów PS3. A jedyne, co teraz jest w nim popularne, jeżeli chodzi o PS4, to to, że do niektórych gier PSVR jest wymagany. To jest jedyny powód, dlaczego on się... Dlaczego mówię jest jakoś taki, nie wiem, dobry PS4. Bo niektóre gry go wymagają po prostu. A PSVR bądź co bądź jest w cholerę drogie, ale jest popularne. Demet. Chociaż w sumie kupilibyście sobie za koszt takiego jednego PSVR jakieś dwa PS4 Pro, ale... Przenić to. W ogóle jestem ciekaw, czy poprawili w ogóle ten celowanie, czy coś w tym stylu z tym movem. Na PS4.
Jeżeli jestem ciekaw, czy to jest, wiecie, tak wstecznie kompatybilne, czy jedyne co zrobili to PlayStation Eye usprawnili, czy to cały czas jest po prostu, czy jest tak, wiecie, wstecznie kompatybilne z tymi z PS3, czy to są w ogóle jakieś inne, czy wiecie, nic się nie zmieniło i po prostu, a sprzedamy sobie jeszcze raz po prostu, żeby było fajnie. Znaczy ja nic nie mam co do PS Move. Ja mówię, że to jest takie trochę grzystwane. Nie zrobimy tego jak inni robią. Znaczy w sumie Switch też ma podobnie cały czas. Tylko że oni ten. Jak to się nazywa? Zapomniałem nazwy. Switch używa. No, jak to się nazywa? Potencjometrów? Nie potencjometrów. Jak to się jeszcze nazywało? Żyroskopu, o! Żyroskopu używa Switch. Według mnie to troszkę by było lepsze niż takie ruchome i wymachiwanie. No wiecie, ręką przed ekranem. Znaczy, wymachiwanie dalej by było, ale według mnie żyroskop jest trochę lepszy niż taki Move. Tak troszkę, tak tylko mówię. Żyroskop jest jak na moje troszeczkę lepszy. Dodatkowo, że nie trzeba się chrzanić z ustawianiem jakiejś kamery, tylko po prostu można sobie od tak przed systemem wymakiwać. Szybko zakończę to zdanie. God damn it! Tada! Zdobywasz złoto! No, szybko idzie bardzo. Dalej. Zdobyliśmy oczywiście kuli prekursorów. Ale to nie ważne! Nie wiem w sumie nawet gdzie są te kule prekursorów ukryte. Jeśli mam być szczery. Zebrałem tylko chyba w Paryżu cokolwiek tam się zbiera i złote śruby. I teraz kręgle. Dobra, naprzód. Kręgle są fajne. W tej grze. Nie wiem, jakoś mi się tak bardzo. Moja ulubiona minigierka, kręgle. I ten, rzut dyskiem. To są moje dwie ulubione. To do dzieła. Start. Rozwal klatki. Co tu mamy? Oh god. Zbierz cały zestaw. Zawsze nie mogę zapomnieć tej lokacji, co jest gdzie. Znaczy, w sumie tak, są obrazki, ale jakoś te obrazki nic mi nie mówią nigdy. Ten Daxter, on jest świetny. Ej, coś tu mogę robić. Dobra. Okej. Okej. Juice in time. Jakby ktoś nie oglądał, to... Adventures of Sonic the Hedgehog, polecam. Znaczy nie Adventures of Sonic the Hedgehog, ja co ja gadam. Sad I Am. Ostatnio po prostu mam jakiś kompletny szał na Sad I Am. Dzisiaj sobie właśnie oglądałem bardzo dużo go. Damn it! Okej. Okay. Chyba. Aha, bo ja chyba tych trzech naraz rozwaliłem. Wzór dla wszystkich bohaterów. Thanks, portal. Dobrze, że mam nieskończoność ich. Dobra. Jeszcze pięć klatek. Siu. No i teraz to jest speed. Proszę. Gotta go fast! Wydłużenie czasu o 15 sekund, nice. A, teraz dłuższe. Świetnie, tylko tego brakuje. Dzięki za speed większe. Hoppa! No musieli po prostu. Dammit. Przynajmniej się czas wydłuża. Co ja przez chwilę tam. I oczywiście teraz dadzą dalej.
Of course. Tam polecę, bo tam jest pewnie. Tam przynajmniej mamy rozpędzacz. Albo napędzasz, jak to w jednym modzie mówiłem. Bo jest taki mod, znaczy nie wiem czy... Nie pamiętam czy on już został zrobiony czy jeszcze nie, ale... polecam, jak ktoś ma Sonic Generations na PC-cie, to... Jest jakiś w produkcji mod z moim głosem. Można sobie zainstalować. Jak ktoś lubi Boom Sonica, to powinien też zainstalować, to tak sądzę. Yes! Way past cool! Sądzę, że jak będę to mówił, to ludzie nie będą zrozumieć. Nie będą rozumieli moich tekstów. Na serio, to jest taki na serio, już taki bardziej inside joke, tylko dla tych, co wiedzą, o co chodzi. Dobra. Co się nazywa dzielnica rozrywki? Tak, to się nazywa dzielnica rozrywki. Oh, God. Dobra, z Jackiem oczywiście będziemy wszystko rozwalać. Nie pamiętam, czy to była obrona tych wieży, czy co. To do dzieła. Dobra. Na ratunek! A, zebranie kibiców, Weebly. Znaczy nie, kibice to chyba ci zieloni tylko. Mi się wydaje. A dobra. Taki mam dziwny zwyczaj, że jak gram w PlayStation Move Heroes, to zawsze muszę trzymać kontroler z tyłu. Nie mów, bo mów jakbym trzymał z tyłu, to nie byłoby sensu kompletnie z tym, ale jak go... No, DualShocka muszę trzymać z tyłu. Jakiś mam taki... Nie wiem, zboczenie. Zawodowe, chłochu. Stój spokojnie. Czas. Do pełna. Agoriani. Jej! Ja tam jeszcze po niego pójdę. Siema, Eniu. Tu. Mam gdzieś. Mam 5 czy 4? Nie widzę dokładnie. No 4 mam. Tu mam 5. Mógł ich wszystkich znaleźć na nas, to było fajnie. Ale nie wiem, czy mi czasu zabraknie. Tam jest jeden. Tu jest drugi. Tam jest trzeci. I chyba wszystkich będę miał. Chodź ze mną. Chyba wszyscy to są. Gotta go fast! Jeden, serio. Serio, ludzie. Really? Tak to jest, jak się nie umie liczyć. Uczcie się liczyć, ludzie. Tam jest coś. Gargo Fest. Riz, nie ma tym miejscu. Wszystkie lubię. No tak, zapomniałem, że przecież jest to napis. Wyskakuje ten napis. Jak mamy ja wszystkie. Pixel zrąbałeś. Pixel zrąbałeś. Nożnik Elo. Wygrał. GG. GG no scope. Nie, jak to było? 360 no scope. Nie wiem, nie siedzę w CS-ie, więc... Wiecie. Co zrobimy sobie? To... Nie wiem, jak szybko mi zajmie ta runda, to sądzę, że może przejdziemy dzisiaj całe Haven City. Jeśli nie... To nie. To dokończę po prostu na następnym odcinku i zaczniemy wtedy Paryż. Dobra, więc dwa razy dziś... O! W szafeczkę pierdzieliłem. O, pamiętam, jak po raz pierwszy grałem,
PlayStation Move Heroes, to miałem z tym bardzo dużo problemu. Nie wiem czemu w sumie. Pewnie dlatego, bo jeszcze nie ogarniałem do końca sterowania. Kurde, mogę jednak nie wsadzać. Au, no. Aż se pójdę tu. Byłem taki biedny, uwięziony tam na dole. Dobra, gotta go past. To mówiłem. Niektórzy. KK. Tam jest jeden. Przyjdę jeszcze... Damn it! Siup! Wow, wow, wow. Jeszcze pięć klatek. No teraz tam. Dlaczego on nie ma tyle mocy? God damn it. Widzę, że jakbym tu wleciał, to miałbym jakieś szanse na więcej skłybli. A jednak nie. Jeszcze cztery klatki. O kurka! Ojeju! Wiecie co? Dobra, sam by to chciałeś. Nie! Jeszcze trzy klatki. Damn it. Pokazałeś im dłuższy czas. To jest jakiś. A, aż tak daleko, trochę. Mierzone jest. Okej, widziałem tego. God damn it. Widziałem tego ostatniego. Siema. Dara. Chyba mi starczy na przejście całego Haven City. Pyk. Pyk. Nowe wyzwanie. Aha, no w sumie się tutaj pokazują eksploracje. Co robią dane. Kombinacje bohaterów. Jestem w sumie ciekaw, czy dają jakieś kombinacje bohaterów różnych. Czyli na przykład, nie wiem, Ratchet i Daxter. Albo Sly i Clank. To było fajnie. W sumie jestem ciekaw. Jak ktoś ma mowa i sprawdzał kiedy, i ma tą grę i sprawdzał kiedyś, to proszę o kontakt. W sumie fajnie by było, jakby ktoś miał mowa i tą grę i byśmy sobie zagrali taką rundkę. Oh no, oh no, oh no. Zapomniałem o przegrzewaniu się broni, jak bajdę. Bo się przyzwyczaiłem do tamtej broni Dextera z poprzedniego odcinka. Po prostu się tak niefortunnie złożył. O, fajnie, już od razu do tamtego poleciało. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Ale ciebie to trzeba szybko zrobić. Gotta go fast. Może tak to nawet pasuje. Ja tam mam mnożnik. No nie, tylko nie ty. Ja tam... Tylko. W sumie chyba nawet nie daje tyle więcej. Już taki, jak to nazwę, normalny. Niby jest to większy damage, jak jest przegrzany lekko, ale... Bądź co bądź, zbyt duże ryzyko. Aż mi się przypomina na My Blaster Run. Pozwól lekko na to, jakby idę. Dalej, dalej, dalej. Nice. Rozsadzi.
Idę do tamtego gościa. Znaczy gościa. O, kibica. Jest jeszcze żyćka. Dużo jest tego żyćka tutaj. To nie powinienem zaczekać z tymi wybuchami, aż będzie troszeczkę więcej. Jolo! O, tak. Emmet. Ja sobie pójdę tu. Holy moly, jaki wielki bonus. Znaczy mnożnik. Byłem prawie pewien, że widziałem gdzieś wyskocznie. Pyk! Dziękuję. Że widziałem gdzieś wybijacz! Wybijacz najlepsza rzecz. Bounce pad! Tyle. Dziękuję. Jeszcze jedna misja. Spokojnie chyba. Ale jak to będzie obrona wieży, to tylko trochę dupcia bym powiedział. Boją mnie obrona wieży. Dobra, naprzód. Może być chyba. Rozwalanie przeciwników. Ach. Dobra. To do dzieła. Tak, start i teraz będziemy się nawalać. Powiedziałem to jak, nie wiem, prezenty czy coś. Nawalać. Słuchajcie, tu. Powinienem to robić z tym. Więcej damage'a robi i tak dalej. Gotta go fast. Man. Dobra. Musimy uratować rzeczywiście nasze... Aha, dobra, pokazuje się w prawym górnym rogu. Bo zapomniałem o tym. Dark Jacka będę używał w sytuacji krytycznej. Bo on jak już po prostu przyjdzie, to jak nie wszystkiego rozwali. Dobra. Nie muszę tu nic robić chyba, nie? Nie. Więc tu się otworzy droga. A jednak nie. Dzisiaj, no ja. Pani bo jakby ktoś znalazł glitch. Jak się tam przedostać? W ogóle ta gra jest bardzo dobrze zrobiona, bo jeśli mnie dobrze w sumie... Jeśli ja czegoś nie spotkałem, to chyba w tej grze nie ma tak naprawdę jakichś glitchy wielkich. W sumie bym powiedział nawet, że żadnych tu nie ma glitchy. Nie wiem, muszę sobie zobaczyć jakieś speedruny tej gry, jeśli oczywiście są jakieś. W co wątpię, szczerze. No ale kto wie. Jest speedrun z One to Switch. I to chyba zdrojenia krowy dodatkowo. Więc kto wie. Hello, darkness. Oh no! Don't do it, man! Dobra. Zdrowie. Co?
To jest... A, dobra. Sium. Uh-oh. Co? You gotta be kidding me. To powinno rozwalić ich wszystkich, co najmniej. Co najmniej ich wszystkich. Dobra, szybko się to napełni, mam nadzieję. Dobra, no i zaraz skończymy Haven City. Dobra, kurde! No nie! Really? Wiecie co? I'm fine with that. Dobrze. Dokładnie w Paryżu jeden, nowe, jej. A więc teraz cutscenka. Jakaś. Gratulacje! Masz teraz dostęp do Paryża! Miasto świateł! Wyglądało lepiej. Świetnie ci poszło zebranie kibiców, Daxter. To kibice? Coś ich zdenerwowało. Gdybyśmy mogli się z nimi porozumieć. Mój ulepszony program translacyjny twierdzi, że oni en bon don. Chciałem powiedzieć, boją się. Te knypki wystraszą się wiatru. Mówią, że są więzieni w grach i mamy ich uwolnić. Gliver i Lang nie wiedzieli, że są inteligentni. No cóż, ta dwójka nie jest zbyt rozgarnięta. Musimy im o tym powiedzieć, jeśli ich zobaczymy. Wciąż mają pretensje? Chłystki. Na razie, w im więcej gier zagramy, tym więcej Weebli uwolnimy. Zajmę się tym, to moja specjalność. Ja też. Ja też. Co? To do roboty. A więc tak, w następnym odcinku będziemy już w Paryżu z Bentleyem i Slyem. A na razie dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa! Control!